Po co ci było ten wyjazd do Łodzi, tak patrząc z perspektywy tych kilkunastu godzin? Obejrzałeś mecz Polska-Belgia i tak chyba potem straszny niedosyt był, prawda? Znaczy niedosyt na pewno, ponieważ jechałem z nadzieją na to, żeby zobaczyć może nie historyczny moment, ale ważny moment dla tej żeńskiej siatkówki, ponieważ wielki szacunek dla dziewczyn, że się skrzyknęły, że tak powiem, na ten awans. Widać, że zależy im wszystkim na tym, żeby na tych zależało teraz, można powiedzieć, na Mistrzostwach Świata. Niestety, no mecz nie potoczył się kompletnie po naszej myśli. Przegrana w dosyć w sumie łatwym stylu 3-0 z ustępem belgijski i nawet nie starczyło to na zajęcie drugiego miejsca, jak premiowanego awansem do Mistrzostw Świata. Także wyjazd na pewno ok, bo to siatkówka zawsze będzie tym priorytetem, ale jednak wynik nie był taki, jaki wszyscy oczekiwaliśmy. Słuchaj, tak ciebie w telewizji widać często, ale chyba nie tak, jakbyśmy tego wszyscy chcieli, żeby cię w tej telewizji było widać, bo ty tak przy mikrofonie, przy reporterach Polsatu jak najczęściej, ale jednak już bez stroju meczowego. No niestety tak to się potoczyło i coraz bardziej się godzę z myślą, że już może być ciężko zobaczyć mnie w stroju sportowym, że tak powiem, oficjalnie na tym poziomie zawodowym. No ale taki jest czas i chyba ten mój czas przygody z siatkówką się kończy, dlatego na pewno to nie jest łatwy okres dla mnie, ale powoli przerzucam się na tą drugą stronę, czyli bycia osobą jakby nie publiczną już tak bardzo, ale normalną spoza siatkówki. Ale tak widzę, że odnajdujesz się, może nie z jakimś tam wielką radością, no bo to tak trochę też z konieczności chyba to wszystko wyszło, ale odnajdujesz się, jakieś akcje charytatywne w Kętach ostatnio widziałem, zadziałałeś, turniej piłki nożnej, czy to turnieje tenisa, czy gdzieś tam jesteś twarzą, pojawiasz się, czy otwarcie salonu Apple'a w Olsztynie, krążysz trochę i chyba to jakoś nie męczy cię zbytnio. Nie, ja myślę, że to jest na pewno coś fajnego, bo tak naprawdę teraz to jakby mam czas na to, żeby się odwdzięczyć w różny sposób ludziom, którzy mi kibicowali, ludzie, którzy gdzieś byli ze mną przy siatkówce. A to dla mnie tylko znaczy, że ludzie może nie na boisku, gdzie przybywałem najczęściej, ale po prostu mnie potrzebują. Chcą mnie widzieć, chcą mnie słyszeć, chcą mnie, nie wiem, zobaczyć na żywo. A ja w różnych akcjach i ostatnio nawet w różnych dyscyplinach sportowych biorę udział. Cieszę się bardzo, ponieważ poznaję sporo naprawdę ciekawych ludzi, których wcześniej albo nie miałem okazji spotkać, albo rzadko spotykałem poprzez swoje obowiązki. Także na pewno ten czas miło spędzam, a każda akcja charytatywna, tak jak ostatnio w Kętach właśnie grając w piłkę nożną, halową, z chłopakami, którzy grałem na co dzień w Ekstraklasie również, było bardzo przyjemne, ale przede wszystkim liczył się cel i tym bardziej to było moje miasto rodzinne, pomoc dla mojego Kubusia też jest bardzo cenna i to był jakby główny cel tego wyjazdu. A jeszcze trochę sprzętu sportowego, który gdzieś posiadam, widać, że się ceni jeszcze na licytacjach, ponieważ no nieskromnie, ale cieszę się bardzo, że koszulka moja reprezentacyjna, jedna z ostatnich można powiedzieć, bo już raczej nowych nie będę miał, została sprzedana za 1900 zł, więc myślę, że to wynik nie jest taki zły. Powiedz mi, siatkówkę cały czas śledzisz, prawda? Bo tak jak korespondujemy ze sobą, to wiem, że śledzisz, że jest ci cały czas tam Olsztyn nawet trochę bliski, więc od tej siatkówki się nie odcinasz. Nie, to na pewno nie, na pewno. Jedno, co się zmieniło, to, że teraz jako nawet jeżeli jestem takim właśnie po drugiej stronie, czy jestem kibicem, nie oglądam całego meczu, każdej piłki nie śledzę, ponieważ na tyle się już nauczyłem tą siatkówkę czytać, I emocje i to, co się dzieje na boisku, że wystarczy mi czasami set, półtora, żeby zobaczyć, jak ten mecz może się potoczyć. Oczywiście nie gram jakichś bukmacherów, ale widzę, jak ten mecz może się potoczyć, jak się czują poszczególni ludzie i na pewno śledzę i prawda jest, że śledzę bardziej zespoły. Oczywiście ogólnie całość sportu, przede wszystkim siatkówki, ale zespoły, z którymi byłem związany, na pewno zawsze pozostaną w moim sercu i dlatego też tym bardziej się przyglądam, jakie wnioski się wyciągało właśnie po tych różnych, czy lepszych, czy gorszych sezonach w tych poszczególnych klubach. To powiedz mi, kto ci wpadł w oko po tych kilkunastu meczach, no kilkunastu, po tych kilkunastu kolejkach plus ligi? To znaczy indywidualnie ja tam nie lubię oceniać, bo to zawsze się w Polsce śmiałem, że zawsze po jednym dobrym meczu kogokolwiek z młodych zawodników od razu wszyscy powoływali go do reprezentacji, ale jedno jest pewne, że
gra klubowa, ligowa, reprezentacja to naprawdę jest, może nie inna bajka, ale całkiem inny poziom sportowy nawet. Dlatego indywidualnie nie będę tutaj oceniał, ale są zespoły. Patrząc nawet to, co mówię, czy zespoły wyciągają wnioski. Myślę, że Olsztyn przede wszystkim pokazuje to, że coś zrobiono nowego, stworzono nowego. Zaczęli budować zespół trenera. Trener użył swoich kontaktów na pewno, żeby pościągać zespół i widać, że wszystkim dobrał zespół fajnie jaką grupę. I to funkcjonuje, bo nie ma jednego lidera. Wszyscy grają, wszyscy się uzupełniają i jak na razie jest ok. Ja wiemy, że cel minimum playoff to jest cel, który od 3 lat nie był w zasięgu zespołu z Olsztyna. Także myślę, że to jest minimum cel na to, co chłopaki pokazują na boisku i myślę, że mogą się bić spokojnie, żeby przy dobrym układzie meczu ćwierćfinałowego, żeby walczyć o wyższe miejsce w lidze. Czy ty się widzisz w trenerce? Czy ja się widzę? Gdzieś tam miałem jakieś podejście w tym roku z grupą młodzieżową i wiem, że to jest inne całkiem niż zawodowo. Podobało mi się to i wiele ludzi twierdzi, że bym się nadawał może na tą pozycję. Ale jak na razie staram się tego, znaczy może nie unikać, ale od tego tematu na razie jakby nie iść tak bardzo. Mam propozycję, możliwość oczywiście, bo w przyszłość trzeba gdzieś tam inwestować. Fajnych stażów za granicą, także może z nich skorzystam, żeby się jeszcze lepiej przygotować. Bo nigdy nie wiadomo, kto zadzwoni, Piotrek, pomóż nam poprowadzić ten zespół, dlatego chciałbym być gotowy na wszystko. Wczoraj Marcin Lepa ci złożył taką trochę nieoficjalną propozycję, że może byś do ich zespołu dołączył na Mistrzostwa Świata. Widzisz się w czymś takim? Nie wiem, nie myślałem. Wiem, że będą potrzebowali ludzi, dlatego każdy próbuje gdzieś tam oczywiście skorzystać z okazji i gdzieś tam zaczepić temat, zagaić, że tak powiem. Znaczy na pewno to jest dosyć ciekawe. Czy na ile ja bym się nadał do tego, to nie wiem. Na pewno w jakimś sposób znajomość języków ułatwiałaby mi to. Znajomość języków, przepraszam, chyba kontakty bardziej. Kontakty to też, ale język jest bardzo ważny też, bo myślę, że po polsku tam ludzi, którzy będą robili wywiady po polsku jest bardzo dużo, a kontakty i myślę, że sama osoba, myślę, że no mam nadzieję, że byłoby mało ludzi, którzy by mi odmówili wywiadu jakby, ale to na razie zostawiam w melodii przyszłości, na razie się skupić na swoich planach i zobaczymy, co z tego będzie. Jak tam rozwój marki Piotr Gruszka? Jest na pewno w głowie, jest u grafiku, wszystko jest na najlepszej drodze, tylko żeby tą markę wypromować, to jest mi potrzebny jeszcze jeden produkt, który mam nadzieję, że niedługo będzie dostępny dla przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Nieoficjalnie pod tytułem dać szansę, zobaczymy, co z tego będzie. Ale nie zmierzasz w żaden tam kierunek, jak perfumy, jak Radosław Majdan, coś w tym stylu, nie ten kierunek? Nie, aż tak to nie. Myślę, że perfumów tyle, że nie będę jeszcze bawił swoje. Słuchaj, jak tak zastanawiałem się wczoraj, wiedząc, że będziemy dzisiaj rozmawiać, to pomyślałem sobie, że muszę cię o to spytać. Trochę cofając się w czasie do momentu, kiedy przychodziłeś do Olsztyna po raz kolejny przed poprzednim sezonem, ty miałeś jakieś obawy? W związku z przyjściem do Olsztyna ponownym, jakby wkroczenie raz do tej samej rzeki. Nie. Żadnych, nie znałem. Jakiekolwiek opinie są gdziekolwiek, gdzie byłem na mój temat, czy ludzi związanych, to ja myślę, że staram się być osobą zawsze kontaktową i jeżeli ktoś coś do mnie ma, to zawsze wolę po prostu porozmawiać, ale nie miałem żadnego, bo bardziej myślałem o tym, czy będę na tyle w stanie mógł pomóc zespołowi, żeby ten zespół zaczął grać lepiej. I w tym sensie może się udało, ale niestety celu nie osiągnęliśmy, także tutaj to jakaś tam porażka jakaś w głowie siedzi, ale tak to nie, kompletnie. Ja się właśnie bardzo dobrze czułem za pierwszym, jak i za drugim razem, także tutaj w ogóle nie ma problemu, tym bardziej do dzisiaj mam sporo ludzi, z którymi mam kontakt cały czas, chociażby z tobą, dlatego to tutaj nie widzę problemu żadnego. Ale nie żałujesz tego, że podjąłeś rywalizację? Nie. W ogóle nie żałuję, bo mam nadzieję, że nawet jak nie na boisku, to gdzieś tam, czy w rozmowach indywidualnych z chłopakami, czy gdzieś poza treningami, czy w funkcjonowaniu w ogóle w tej grupie, mam nadzieję, że coś tam gdzieś będą Gruchę pamiętali, że Grucha coś tam może fajnego powiedział mi na przyszłość, jeżeli chodzi o jej kariery sportowe przede wszystkim. No właśnie, jak mowa o tym nazwisku Gruszka, które działało magicznie, to pamiętam Piotrek Łukasik, który był strasznie
No ja rany, jak usłyszał, że Piotrek Gruszka przychodzi do Olsztyna, kurczę, zawodnik na mojej pozycji, z takim nazwiskiem, będę mógł się uczyć, więc to chyba działa. Znaczy właśnie o to chodzi, ja się cieszę, ja z Piotrem nawet odbijałem przez ten przesunął okres, który byłem w Olsztynie w parach. Ja wychodzę z założenia i akurat tak jak jestem taki trochę gaduła, chociaż na to nie wyglądam czasami, ktoś kto mnie nie zna. Ja przeżyłem bardzo dużo w siatkówce, bardzo dużo trenerów, bardzo dużo uwag, bardzo dużo takiej nauki. Jeżeli coś widzę, to staram się to od razu pomóc, bo wiem, że później będzie mi łatwiej, bo ja jedno co mówię, jeżeli ja mówię ci nie dlatego, że ja wiem lepiej, tylko wiem, że to co mi ludzie mówili, wiem, że to jest dla nas, dla mnie było to dobre, dla ciebie to też będzie dobre, bo jeżeli on tego teraz nie zrobi, to przyjdzie za rok, za drugi rok ktoś, to tak samo będzie i to pójdzie do przodu, dlatego cieszę się bardzo, że ludzie tak mnie postrzegają, przede wszystkim młodzi zawodnicy. Słuchaj, muszę cię o to zapytać. Wycisnąłeś maksa? Jesteś przekonany, że wycisnąłeś maksa z siebie przez te wszystkie lata, że osiągnąłeś to, co mogłeś osiągnąć? To jest myślę, że pytanie, jak siądę sobie kiedyś podsumowując swoją karierę, bo jeszcze tego nie chcę robić, bo jeszcze nie jestem, mówię, w 100% gotowy, ale tak na szybko myślę, że mogło być i lepiej, i gorzej, ale ja się cieszę przede wszystkim, że to, co powiedziałem ostatnio w jakimś przesłaniu dla Artura Siódmiaka, żeby nie płakać to, co się zdarzyło, ale cieszyć się, że się to w ogóle przytrafiło, bo to też oczywiście wszystko jest potrzebne, szczęście, talent, praca i myślę, że na koniec myślę, że mimo wszystko będę dumny z tego, że to wszystko tak się potoczyło, tak jak się potoczyło i może się będzie toczyło w innej perspektywie teraz, także przy sporcie. Na pewno to, czego mi będzie brakowało, to tej rywalizacji, adrenaliny, ale przede wszystkim walki o medal olimpijski, bo tego najbardziej żałuję i tego mi będzie na pewno brakowało. To słuchaj, tak już kończąc naszą rozmowę, zakładamy, znaczy zastanówmy się, dzwoni do ciebie na przykład kęczanin Kęty i mówi, słuchaj Piotrek, potrzebujemy przyjmującego, który pociągnie nasz zespół, nie wiem, potrzebujemy jakiegoś bodźca charakterologicznego, który da kopa drużynie. I co ty na przykład w takim momencie robisz? Jakby ktoś do ciebie zadzwonił, Piotrek, potrzebujemy cię. Tutaj bym się zastanawiał tylko ze względu sentymentalnego, że tak powiem, jeżeli chodzi o Kęty. Ale na przykład klub z Plus Ligi, jakby się do ciebie teraz odezwał, czy tobie bardziej już zależy na tym, żeby nie ruszać się jak najdalej z domu? Na przykład. Nie. Tutaj to nie byłoby to problemu. Ja myślę, że to akurat rodzina by się z tym zgodziła, tym bardziej, że rok temu też wcale nie mieszkałem blisko i byłem sam w Olsztynie. Ale to nawet nie o to chodzi. Sport na pewno był. Ja patrzę realnie o to wszystko i tak wcześniej sobie gdzieś założyłem, że jeżeli do końca tego roku gdzieś tam nic takiego się nie wydarzy, to po prostu muszę się powoli godzić z tym, że to już będzie koniec, bo wiem, ile potrzeba trudu i czasu, żeby się przygotować do gry na takim poziomie. I bardziej myślę teraz, jeżeli miałbym na ostatnią, drugą rundę, powiedzmy, gdzieś skoczyć w jakikolwiek zespół, to nie wiem, czy bym był w stanie pomóc sportowo aż tak dużo. Samą, jeżeli chodzi o granie, technikę, taktykę. Osobowo może tak, ale to w innej roli raczej. No to już dosłownie, naprawdę na koniec. Kibice, tak jeszcze, żeby trochę wlać wiary w serca kibiców. Kibice na pewno, chociaż w jednym meczu, jeszcze cię zobaczą. Na to liczę i nad tym pracuję.